Jestem na żywo? Oczywiście, że tak. Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny, niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pogadamy o tym, co tam fajnego, ciekawego w Hormudzie miało miejsce w zeszłym tygodniu. A dzisiaj, panie i panowie, skupimy się na Joker, DC. Rzeczywiście dużo się dzieje i jakoś to jest tak jeden z tych tematów, który was bardzo elektryzuje i co mi się podoba i bardzo często go pytacie, bo tak nie tak dawno naprawdę był odcinek, gdzie mówiłem właśnie o DC, o tych zmianach, ale wy ciągle się dopytujecie, ciągle chcecie wiedzieć, więc dzisiaj, panie i panowie, moim naszym gościem oczywiście będzie fanboy z kanału Fanservice. Jest to człowiek bardzo dobrze znany, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju sprawy związane z DC. Zresztą nie pierwszy raz gościł tutaj, ja zresztą też byłem na kanale Fanservice'u, możecie ich sprawdzić, w opisie jest link. Wiktor do nas dołączy, właśnie fanboy do nas dołączy za chwilę. Dzień dobry, wieczór. Cześć Ormando, witamy, łapki. Oczywiście, że tak, jak najbardziej, witam cię łowca duchów, cześć Krzysztof, o proszę bardzo, jest i Lincoln, witam bardzo serdecznie, Wiktor Z, Lancel, nie, to nie, Lancel, znowu podatków nie zapłaciłeś? Zapłaciłem podatki, ale niestety herbatka mi się wylała, musiałem ogarnąć tuż przed rozpoczęciem odcinka. Cześć Szczupaku, witam bardzo serdecznie. Panie i panowie, jedna ważna sprawa. Skoro wiecie dokładnie, że skoro jest listopad czy november, patrz jaki wąs się sypie, wszystkie donaty, które w miesiącu listopad zostaną przez was wrzucone, wszystkie, zresztą dobrze widzicie, wszystkie idą na Movember. Także dodatkowo jeszcze macie na czacie przypięty link do strony Movember Polska. Jest to, panie i panowie, profilaktyka, walka z rakiem jąder. Panowie wszyscy po 40, a widzę, że kilka osób na czacie jest mniej więcej w moim wieku. Trzeba się sprawdzać, trzeba się badać, panie i panowie, więc jak najlepiej się wybrać do lekarza, to nic nie kosztuje. Cześć Kudłaty, witam bardzo, bardzo serdecznie. Dołączył do nas Jarosław Gleneo i Katarzyna Dobek również jest, panie i panowie. Słuchajcie, kilka spraw oczywiście porządkowych, no bo musi być, jak zawsze. Zresztą muszę dziś tutaj to wynaleźć, bo miałem zdjęcie i jak zawsze oczywiście zdjęcie zniknęło. Ale akurat to nie ma żadnego problemu. Tutaj sobie szybciutko ogarnę i będziemy mówić. Jakiś czas temu, właściwie w zeszłą środę, bo tak to jest akurat, kiedy pojawia się nowy cykl horrorów, no to wtedy głosujecie, wybieracie, co chcecie, ażeby było omówione później. No i tak samo jak to zawsze ma miejsce, jest tydzień, głosujecie, macie na to tydzień czasu i tak było i tym razem, panie i panowie. Do wyboru mieliście pięć filmów, zresztą to są wasze propozycje. Był poddany pod głosowanie Omen, Uśpiony obóz, Topór dyniogłowy, a także Rekinado, panie i panowie. I tak się zakończyły, takim wynikiem zakończyły się wybory wasze. Więc mamy Omen i dyniogłowy po 36%. I sprawdzałem głosy, jest dokładnie tak samo. Co tu teraz zrobić, panie i panowie? Czy omówić Omen, czy omówić dyniogłowego? No nic, omówimy obie. Jak najbardziej będą obydwie części omawiane, obydwie serie właściwie omawiane. To będzie jedna zmiana, gdyż zawsze jest tak, jak mówiłem, że przy rozpoczęciu nowej serii głosujemy na kolejne filmy. Teraz kończymy. Nie, jeszcze nie kończymy, ale w tym momencie omawiamy Jeepers Creepers. Później będzie właśnie Władca Lalek, jeżeli pamięć mnie nie myli. Przy okazji Władca Lalek, krótko mówiąc, nie będziemy głosowali, nie będziemy wybierali, bo w tym momencie wiadomo, że będzie Omen i Dynio Głowy. Także tak to jakoś wyszło. Rekinado na szczęście. Na szczęście Rekinado nie wygrało. Tutaj widzę, że Wiktor pisze, głosowałem na Rekinado. No, wiele osób się może pytać, ale jak to Rekinado, przecież to nie jest horror. No tak, ale skoro były już szczęki i przyjmiemy, że gdzieś tam w jakiś sposób wpisują się w ten kontekst i jest taki rodzaj horror, to czemu nie to? Witam cię, Misio, bardzo serdecznie. Brontos również. O, PWP wbił nawet na żywo. Witam bardzo, bardzo fajnie, że jesteś. Więc panie i panowie, tak to rzeczywiście wygląda z horrorami. Oczywiście dzisiaj jest Wiktor, miała być pani pisarka Katarzyna, no ale znowu się nie złożyło. W tym momencie są jedne targi, drugie, trzecie. Przełożyliśmy odcinek z panią Kasią na za dwa tygodnie. Czyli dzisiaj jest szósty, tak, to my się spotkamy z panią Kasią 20. Już w tym momencie wydawnictwo Mięta potwierdziło, że będą książeczki, także jak najbardziej zapraszam do oglądania odcinka, do brania udziału. Będziemy rozdawać, jak już mówiłem wcześniej, książki. A za tydzień, panie i panowie, pojawi się aktor, znany między innymi z takich seriali jak Klan, M jak Miłość czy Korona Królów. Mowa oczywiście o Jędrzeju Jezierskim, więc również sobie pogadam. A widzę, że Wiktor tutaj już się do nas dołączył, już się podłączył, więc panie i panowie, rozgrzewamy się, jak najbardziej rozgrzewamy nasze piękne
komputery, telefony, chociaż tak naprawdę bardziej telefony, bo YouTube pokazuje, że około 65% ludzi, czyli większość, to ogląda wszystko teraz związanego z YouTube'em na telefonie. Więc panie i panowie, przywitajcie z kanału Fan Service, człowiek, który o DC wie wszystko, albo prawie wszystko, nie? No w jego przypadku to jest wszystko. Więc jak zapytacie o rozmiar kapelusza Jacka Nicholsona w Batmanie pierwszym, będzie na pewno wiedział. Także panie i panowie, Wiktorze, cześć, witam cię bardzo serdecznie, włącz mikrofon i jesteś z nami. Cześć, dzień dobry, daj chwileczkę, bo się znowu, kurczę, kamerka wywaliła. O, dobra, działa. Dzień dobry, cześć, witam. Cześć, złośliwej rzeczy Martwych, akurat tego doświadczam ostatnio bardzo. Tak, dokładnie. Bardzo dużo. Stary, ja w tym tygodniu miałem nagrywać odcinek z Radosławem Ochnią, o facet, który dostał nagrodę na festiwalu w Gdyni za najlepszy dźwięk. No i co, oczywiście, że tak. I kamera też nie mogła odpalić i przełożyliśmy na przyszły tydzień. Jakoś tak to jest. Witam cię bardzo serdecznie, Wiktor. Słuchaj, porobiło się w tym DC, co? Porobiło dużo. Się porobiło mocno, nawet za mocno bym powiedział. Informacji od DC jest cały czas wielka moc. Tutaj dostajemy film Black Adam z Dwayne'em Johnsonem, który mówi, że teraz naprawdę moc jest, teraz układ sił w DC się zmienił, że film jest rewelacyjny. No i powiedz mi tak pokrótce, Black Adam, Dwayne Johnson, jak ci się podobał ten film? Bardzo mi się podobał, w sensie to był taki... Kurczę, było czuć mocno inspirację 2005 rokiem, 2007 nawet, bo ten film powstał mniej więcej w tym okresie już na początku. Czuć, że powstało 15-17 lat. I kurczę, bardzo lubię takie kino, w sensie wreszcie to było coś innego. Wiem, że zawsze mówię przy każdym filmie, że zawsze coś innego, ale te filmy są na tyle różnorodne, te produkcje są na tyle różnorodne, że można o nich tak mówić, bo... No Black Adam wreszcie był czymś takim, nie był to film ani o złoczyńcy, ani o bohaterze, tylko o antybohaterze. No wiemy, w Marvelu mieliśmy właśnie Venoma, mieliśmy tego Morbiusa, a w DC no to próbowali z tego Peacemakera coś takiego zrobić, z tego złoczyńcy zrobić takiego bohatera, ale no jednak się nie dało też za bardzo, no bo przez te wszystkie złe rzeczy, jakie zrobił, to bardziej tego antyzłoczyńcę z niego zrobili. A Black Adam, no to kurczę, powiem ci, że no bardzo mi się podobał, widziałem go już no 3 razy. No i kurczę, no najbardziej nie mogę odżałować tego, że nie dostałem tego filmu jakby jeszcze przed pandemią, przed tymi wszystkimi cięciami budżetowymi, ale zmieniłem zdanie po tej scenie, po napisach, po tym Cavillu, o którym sobie na pewno jeszcze pogadamy, bo to na tyle głośny temat, że pewnie spędzimy nad tym z pół godziny, jak nie więcej. Chyba tak. I gdyby ten film jednak wyszedł 2 lata temu, to bym mniej go kochał niż teraz, no bo jednak to jest ta pierwsza, pamiętasz jak jeszcze gadaliśmy zaraz po tym posiedzeniu u Warnera, gdzie tam mówili o tym 10-letnim planie, to mówiliśmy ciekawe, kiedy to się zacznie. No i Black Adam już nam to zaczął, to już jest ten pierwszy film tej pierwszej fazy i to też fajnie, że jednak nie dostaniemy tego początku za 2, 3, 5 lat, tylko już dostaliśmy go po 2 miesiącach tak naprawdę, więc to mi się podoba, więc jakby Black Adam mega super, JSA super. Wiadomo, było parę cringe'owych momentów, których nie mogłem przeboleć, jak to Paint It Black, które wleciało w momencie tego slow-mo, tak, to było takie mocno przegięte trochę, ale no. No ogólnie na plus bardzo oceniam ten film, zwłaszcza, że go już widziałem jakby zawczasu, już tak to ujmę, więc też jakby miałem hype na kinowy seans, więc było miło. Więc się udało, no to super, że jesteś zadowolony. W tym momencie chyba największą, albo przynajmniej jedną z większych zmian jest, że zmienił się szefu. Wiadomo, że w Marvelu mamy Kevina Robota albo Kevina Feige, to już w zależności od tego, czy przyjmujecie to, co było w She-Hulk, a tutaj no w tym momencie zmienił się układ sił. Jeszcze nie tak dawno mieliśmy faceta, który był za wiele rzeczy odpowiedzialny, nawet w tym momencie na tej ikonie, którą na tym miniaturce, którą dzisiaj wróciłem, pojawia się tam właśnie zdjęcie Batgirl, no ale celowo ją zakryłem, gdyż Batgirl już, there is no more, jej już niestety już nie ma, nie istnieje. No i przynajmniej teraz jeszcze nie istnieje. Proszę? Przynajmniej jeszcze teraz nie istnieje. Jeszcze teraz nie istnieje. Tam dużo zawirowań oczywiście. Ezra Miller się póki co uspokoił, także słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania do Wiktora odnośnie DC, to wbijajcie na czacie, tylko dajcie wcześniej P, żebym wiedział, że to jest pytanie do niego, a nie gdzieś tam jakaś rozmowa
rozmowa między wami. Jak ci się, powiedzmy, jak ci podoba ten ruch, gdzie no w tym momencie mamy no nie jednego, a dwóch szefów i co myślisz o tym, no, że poprzedni odszedł, ulotnił się, powiedział dziękuję bardzo, chciałem zrobić coś innego, nie wyszło, nie pozwoliliście mi, więc do widzenia. Wiesz co, to, że Hamado odszedł, to była tylko kwestia czasu. Mhm. Bo tak naprawdę on tworzył filmy już pod szefostwo Warnera, tak typowo, że oni mu zlecali, jaki film ma zrobić, on jakby nie miał już takiej wolności kreatywnej żadnej, żeby decydować, jak ci reżyserzy mogą robić te filmy, jak tworzyć uniwersum, więc ja się nie dziwię, że on odszedł. I to, że wrzucili Gana i Safrana na to miejsce, to jest wow, zaskakująco bardzo dobra decyzja. Bo po pierwsze, Gan zajmuje się tylko tą częścią kreatywną, tą częścią decydującą, zatrudniającą reżyserów, tworzącą uniwersum, no tworzącą filmy tak naprawdę. A Safran będzie się zajmował tylko tymi cyferkami, finansami i tak dalej. I kurczę, to, że wzięli bardzo dwóch kompetentnych ludzi, no bo co by nie mówić o Ganie, to każdy film, jaki on dostał, to no, był to sukces na swój sposób, czy to krytyczny, czy finansowy, czy obydwie te rzeczy. Mhm. No, z tym The Suicide Squadem tam się porobiło, no bo i to wychodziło jednocześnie na HBO Max i była pandemia i też jakby no, nie był to na tyle głośny film, jakby, żeby... Oczywiście dla fanów DC to był głośny, ale takich ludzi, czy nie interesuje się to na co dzień, nie był to za głośny film. I też miał tą R-kę, więc też trochę tak to dziwnie padło, ale wracając do meritum, no to wybranie dwóch osób na stanowisko, które jest tylko dla jednej osoby, jest według mnie o tyle lepsze, że oni przynajmniej sobie łatwiej jakby rozłożą siły na projektowanie. Że właśnie Gunn będzie się zajmował tylko jedną częścią, Safran drugą i wiesz, to nie jest tak, że jedna osoba, która na przykład właśnie jak Feige może się nie znać na finansach za dobrze. No myślę, że już po tylu latach zarządzania MCU się zna, ale jakby na początku jak obejmował to stanowisko, no to według mnie nie miał tego w małym palcu, gdzie po prostu musiał obliczać sobie wszystko, mieć ludzi od tego, którzy decydują, ile ten film musi mieć budżetu, żeby mieć szansę zarobić i tak dalej, więc jakby to, że Gunn się zajmuje tą artystyczną częścią tworzenia DC, to pokazuje, jak bardzo, w sensie jak bardzo sobie markę wyrobił tak naprawdę i że odejście, to zwolnienie z Marvela pierwotne wyszło mu o wiele lepiej niż by się spodziewał. Ja na pewno obstawiam, że nikt się tego nie spodziewał, nawet sam Gunn się tego nie spodziewał, że jakby dostanie tą posadę. Jeszcze dobranie Safrana, który jest jego przyjacielem i razem już współpracowali, to naprawdę pokazuje jakby, jak oni stawiają na to, żeby ludzie się dogadywali, żeby wiedzieli, co robią, żeby mogli ustalić razem, jakby na przykład, nie wiem, powiedzmy film o Shazam 3, powiedzmy, przykładowo. Będzie miał jakiś budżet, to Gunn i Safran będą musieli wspólnie ustalić, jak to ładnie poprowadzić, żeby ten film miał właśnie, żeby spełnił te wymogi, żeby nie przekroczył budżetu, żeby miał szansę zarobić. Żeby się mieszkał w tym uniwersum. Tak, dokładnie. Znaczy to na pewno będzie się zaraz też o tym sobie pogadamy, ale żeby przede wszystkim też czy zakontraktować mogą zakontraktować aktorów, kto ma jakieś umowy z kimś podpisane, gdzie na przykład nie mogą tu wystąpić, czy mogą sobie pozwolić na jakieś cameo, czy mogą pozwolić na przeznaczenie jakby drobnych pieniędzy właśnie na to cameo. Więc jakby rozdzielenie tej funkcji na dwie osoby jest według mnie o tyle dobre, że po prostu będzie im łatwiej. Że będzie łatwiej, że będzie sprężnie to jakby działało i nie będzie takich jakby starć na linii właśnie Gunn i Safran z Zastrawem, powiedzmy, bo to, że Zastraw jakby sam poświęcił własne pieniądze, żeby ich zatrudnić na swój sposób i zdecydował się ich zatrudnić, no to pokazuje, że jakby może to jest takie PR-owe zagranie, takie gaszenie pożaru, ale no jakby no... No jest to bardzo dobra decyzja i w sumie kurczę się pochwalę, że nawet dwa artykuły o tym napisałem. W każdym wspominam, jaka to jest dobra decyzja, więc nie mogę sobie jakby nie mogę zaprzestać tego mówić, bo sam jestem z tym zdziwiony i w sumie ja tak kocham Gunna, że graj mi w to po prostu. No w sumie Marvel sobie strzelił w stopę, bo nie wiem, czy panie i panowie pamiętacie, czemu Marvel zwolnił Gunna. Poszło o to, że gdzieś tam ktoś wynalazł, że wiele, wiele lat temu, za czasów Freda Flintstona,
on tam jakiś tweet napisał, no i oni to wynaleźli, stwierdzili, że nie, dziękuję bardzo, wywalamy cię. Do trzeciej części Strażników Galaktyki przymierzono wielu różnych twórców, a każdy patrzy na scenariusz i mówi, nie, nie jestem w stanie tego zrobić, James Gunn jest super. No to Marvel, jak to już wszystko ucichło, on mówi, chodź, come on, no, on mówi, spokojnie, sekundkę, w tym momencie ja pracuję dla DC, robię dla nich Suicide Squad, potem Peacemaker. No i rzeczywiście widać, że ta współpraca jak najbardziej zaowocowała dobrze. Słuchaj, jest kilka pytań do ciebie. O, już. Już się pojawiło. I Bronto spyta, ilu aktorów chcieli się w postać Batmana w nadchodzących filmach? Zależy, czy live action, czy animacja. Ale jest powiedzmy, że live action. Akcja, no. Pattinson, Affleck, Keaton. No to trzech. Ale jeszcze jest tam parę rzeczy, których nie można zdradzać, tak to ujmę, są z tyłu pewnie aktorzy trzymani, którzy mogą się pojawić w nadchodzących filmach, więc także pani nie będę na razie zdradzał. Śledźcie naszego Discorda, tam Wiktor może od czasu do czasu nam coś rzuci, nam coś powie. Pytanie od Darka do ciebie. Kogo z bohaterów Łotrów chciałbyś zobaczyć na dużym ekranie? No myślałem się, że nie Jokera. To na pewno dobrze pamiętasz, bo Jokera to już mam dość, ale... Ze złoczyńców, no to na pewno chciałbym zobaczyć film o Deathstroke'u w końcu wreszcie, bo no, już był na tyle zmarnowany, że, no, no, że po prostu, kurczę, fajnie by było mu oddać jakąś tą sprawiedliwość, no bo to jest bardzo niedoceniana postać, jeśli chodzi o uniwersum DC, no i mam nadzieję, że to będzie ten jeden z projektów Gana, który jakby sobie zrobi i odda cześć temu Deathstroke'owi, a z bohaterów kurczę, no Doktora Fate'a już dostałem tak naprawdę. I Konstantina też dostanę. Flasha też dostanę, więc może nie wiem. Kurczę, powiedzmy tak. Tak może nietypowo. A dajmy tego Dereka Deadmana. Niech będzie Deadman. Proszę bardzo. Coś rzeczywiście z innej beczki. W ogóle czytałem, że Pierce Brosnan, który tam zagrał oczywiście Doktora Fate'a, on, no tak naprawdę to nie był on, to był inaczej, to był on, ale on występował tam w stroju motion capture, tak naprawdę cały strój, to nie była charakteryzacja, tylko nałożony był w komputerze, żeby to rzeczywiście grało ładnie, dobrze. I jeszcze jedno pytanie, czy serial Black Lightning został zakończony, czyli game over? Tak, tak, w sensie on został normalnie skończony, został skancelowany, coś tylko 4 sezony i ten, w sumie jest jeden tak naprawdę z niewielu seriali DC, który został tak naturalnie skończony, jakby nie było jakby żadnych problemów z tym. 4 sezony, tyle jakby akcja nie była jakaś, jest otwarta jakby chcieli, jest zamknięta, więc nie ma problemu. Dobra, Wiktor, sprawdź mikrofon, bo coś strasznie pierdzi ci, także nie wiem. Tak? Oj kurczę, to może przyciszę, czekaj. Może ścisz troszeczkę. A teraz słuchaj, jak? No teraz zobaczymy za chwilę, jak coś powiesz. Może się, jak no się dobra, to jak mówię do głosu. Ale... Dobra. Słuchaj, chciałbym jeszcze pociągnąć ten wątek Jamesa Gunna jako szefa, no powiedzmy, szefa szefów, jak Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Czy wiemy coś o jakichś projektach, które on będzie forsował? No w tym momencie jest tam, wiadomo, jakaś lista życzeń, coś, co byśmy chcieli zobaczyć. Ja tak sprawdzam właśnie tutaj jego, że tak powiem, IMDB, no ale tutaj nic ponad Strażników Galaktyki 3 i Strażnicy Galaktyki Holiday Special nie ma niestety wrzuconego, no bo to Coyote v. Acme, no to tak niekoniecznie. Czy wiemy coś na temat projektów, które nasz nowy duet będzie chciał stworzyć, zrobić, jak to ma wyglądać? Wiesz co, przede wszystkim najpierw muszą wyjść te filmy gotowce. W sensie, czyli te Aquaman, Flashe, Shazamy, Blue Beetle, żeby to najpierw musiało się tak ustatkować na swój sposób. Żeby jakby wyszły te gotowe filmy i wtedy myślę, że tak gdzieś w połowie 2023 będzie mówione o na jakiejś takiej produkcji szerszej. Już takiej, wiesz, nie mówię, że 5 lat w przód i 10 produkcji od razu zapowiedzą jak Feige, ale myślę, że tak 3, 4, max 5. Już tu nie mówię o Batmanie drugim, czy o tych serialach, o tych filmach od Matta Reevesa, bo to będzie jakby ta zupełnie inna, odrębna część. Tylko bardziej mówię o tym DCU, o tych filmach spoza DCU, których jeszcze nie dostaliśmy, właśnie tych spoza uniwersum Reevesa, spoza uniwersum Phillipsa. Na przykład nie wiem, właśnie o tym Konstantinie drugim. Może będzie coś o, nie wiem, powiedzmy coś z Vertigo jeszcze
takiego bardziej może właśnie jakiś o Lucyferze project. Wiesz, na ten moment jest na tyle skomplikowany, że kurczę, no, nie wiem jak to ująć, że dopiero weszli na stanowisko, dopiero jeszcze nie przyklepali wszystkiego, jeszcze Kevin musi oficjalnie podpisać kontrakt, choć tam ja już wiem, że to już jest na, jakby na tej końcówce, nie to będzie będziesz miał na pewno... No, nie będzie go wieść miał... to. No, ale to dobrze, to bardzo dobrze go nie będzie, bo ma dobry powód, żeby nie być. W sensie już nie mówię tu o Supermanie, tylko o tych kreatywnych problemach, gdzie tam właśnie Netflix bardzo, bardzo źle interpretował powieści pana Sapkowskiego, więc tutaj szacunek dla Henryczka, ale no będziesz miał na pewno ogłoszenie Man of Steel 2, może będzie ten Man of Steel od J.J. Abramsa, który dalej jest w tym limbo takim produkcyjnym od dawna, choć Abrams tam wiadomo, się pokłócił bardzo z Warnerem, jest bardzo niemile widzianym człowiekiem tam, o tak powiem, jak ukradł 70 milionów i nic mi nie zrobił. No więc no z tych produkcji, no to na pewno mogę powiedzieć, że na pewno Batman 2 będzie na pewno, drugi Man of Steel będzie na pewno, o Zielonych Latarniach serial będzie, ale on został przepisany, jakby cały skrypt został wywalony do kosza, mimo że był ukończony. I teraz jest przepisywany na Jona Stewarta, którego najprawdopodobniej zagra ten sam człowiek, który miał być w Zack Snyder's Justice League. O, widzisz, no to całkiem sympatycznie. No, więc będzie miał pracę, bo tam Gunn nieraz wspominał, jak bardzo chciał z nim pracować, więc może akurat teraz się uda, więc no, jest coś tam jeszcze mówione o tym Superman vs. Black Adam, ale to jest bardziej taka mocna plota, która nawet jeszcze tutaj ma wewnątrz samej firmy funkcjonuje jako plotka, nie jako taki przyszłościowy projekt do myślenia o nim. Tutaj Oliwier pisze, że na krótko, bo ma jutro sprawdzian z chemii budowy atomu, no i rewelacyjnie właśnie, bo dopiero co mówiliśmy o Black Adam, a tam był Atom Smasher, więc jakbyś normalnie oglądał, to byś jutrzejszy sprawdzian z chemii napisał, także byłoby w porządku. Tutaj ktoś w sumie było jedno z pytań, które właśnie również ja chciałem zahaczyć, ale dobrze, zapytamy, bo Lancel pisze, jeśli chodzi o DC, jestem zwolennikiem bardziej mrocznej, bardziej noir odnogi DC. Batman w najnowszej wersji Pattinsona, idealnie to, co lubię. Nowy Joker mnie niepokoi. Jak zapatrujesz się na Jokera 2 w wersji musicalowej? Wiesz co, ja nie lubię musicali. Jakby to jest ten już pierwszy problem, który mam tak... który już u mnie zapala czerwoną lampeczkę, że nie będzie mi się ten film podobał, bo to ma być musical dziejący się w głowie Harley Quinn w Arkham Asylum. No jakby po co? W sensie pierwszy Joker był na tyle jakby zamkniętą historią, którą, no, której nie trzeba jakby rozszerzać, nie potrzeba sequeli, żeby opowiedzieć tą historię. I to jest trochę takie naciągane, jakby trochę na siłę. Nie dziwię się, jeżeli... No trochę jest trochę takie na siłę, jak wiesz, to Philips też robił Cats Vegas. Pierwsze Cats Vegas było hitem. Jakby zakończyło się w ten sposób, że też równie dobrze mogłeś zamknąć tą historię, a on zrobił jeszcze dwa filmy, więc coś czuję, że Joker to będzie trochę takie jego Cats Vegas, tylko w DC. Ale wiesz co, to bardzo często tak się zdarza. Chyba naprawdę jednym z niewielu przykładów filmu, który miał nie mieć kontynuacji, a dostał, jest Powrót do przyszłości. Bo Robert Zemeckis, tworząc Powrót do przyszłości, to zakończenie, które my znamy, on to po prostu zrobił na jajo. To nie miało być po to, żeby za czas jakiś wrócimy i zrobimy drugą część. Nie, to po prostu było na jajo, a że wyszło jak wyszło, no to jest inaczej. Ja również tutaj właśnie tak jak Lance, no obawiam się, bo po co robić Jokera? No można lepiej zrobić film o Harley Quinn. Nawet jeżeli widzieliście ten nowy Suicide Squad, tam jest taka jedna bardzo fajna scena, kiedy no Harley, że tak powiem, uwalnia się z tego więzienia, gdzie jest przetrzymywana i tam zabija tych ludzi. Tam są różnego rodzaju i motylki, i kwiatuszki się pojawiają. Super, rewelacyjnie to idealnie pasuje, ale dajmy jej film solowy, nie Joker 2, gdzie jest Harley Quinn, tylko dajmy na przykład Harley Quinn film solowy, gdzie pojawia się na przykład Joker. Ale w tym momencie... no znaczy, już miałeś ten solowy film, powiedzmy, w którym było Birds of Prey, on był taki bardzo Harley-centryczny. No był bardzo i tak naprawdę można byłoby jego zrobić też kontynuację, bo on wiadomo jak się kończy, no ale jak widać inaczej do tego podchodzą. A Znaczy wiesz co, wstępnie Batgirl miała być takim, powiedzmy, swego rodzaju prequelem dla serialu, czy tam filmu o Black Canary, więc to też jakby planowali te postacie z Birds of Prey też tam rozwijać, ale no.
Pytanie jest od Brontosa, czy jest szansa, że Wonder Woman jeszcze się pojawi? No szansa jest, tylko pytanie teraz, kto zagra, znaczy, i kto wyreżyseruje? Tak, nie mogę ci jeszcze powiedzieć gdzie, ale na pewno się pojawi w najbliższych produkcjach poza Wonder Woman 3, więc w tych produkcjach, które są ogłoszone, to ona się pojawi. W jednej z nich na pewno, to ci mogę powiedzieć. Pamiętacie, jeśli lubisz, to... I usłyszeliście to pierwszy, patrz, powiedział trochę i od razu nabrał wody w usta, jaki cwaniak normalnie, nie chce... Przepraszam cię bardzo, ja już się mogę oficjalnie dziennikarzem nazywać i pracuję jako dziennikarz, więc muszę uważać. Panie i panowie, no może zmienimy teraz mu kwalifikację już, nie fanboy, a dziennikarz. Jeszcze krótkie pytanie od Dariusza Tokarczuka do ciebie. Który Robin jest twoim ulubionym? I tutaj w tym momencie przyjmujemy wszystko. Seriale, filmy, animacje. Okej, no to z seriali live action, no to nie ma dużego wyboru. Jakby no mamy tylko Dicka Graysona, Jasona Todda i Tima Drake'a, ale na ten moment jakby Dick Grayson cały czas jakby jest moim ulubionym. Jakby nie tylko w serialach live action, bo i w animacjach, i w grach zawsze jakby był Dick Grayson, to zawsze jego wybierałem jako tego Robina, w którym mogę grać, ale najbardziej nie lubię Jasona Todda, to na pewno najbardziej mnie wkurzał. Damian Wayne też mocno mnie denerwuje, zwłaszcza po tych filmowych animacjach, co nie znaczy, że on nie jest dobrze pisaną postacią. O, tak się już wybronię, więc jakbym miał powiedzieć, to na pewno Dick Grayson wszędzie, gdziekolwiek, gdzie się pojawia, potem Tim Drake, potem Damian Wayne i Jason Todd. Nawet w filmie Batman i Robin? No, a tam nie miałeś kogo innego, więc siłą rzeczy był tylko Dick Grayson. Ale jeszcze jest Kerry Kelly i reszta innych Robinów, ale to jakby oni nie są na tyle znani, żeby o nich wspominać. Tak, zgadza się. Moja córka zawsze, jak mówi, tato, zadaję jakieś pytanie odnośnie komiksów, to ja zawsze mówię, wymień Robinów, nie? Mówię, jak się nazywała dziewczyna Robin? Co? Ja mówię, no widzisz, bo była takowa i tutaj Wiktor na mnie daje spokoju. Marcinie, zaciekawiłeś mnie, bardzo chcę wiedzieć, jaki rozmiar kapelusza miał Jack Nicholson w filmie Batman? Przede wszystkim, skąd to pytanie, to po pierwsze, po drugie, jakie są rozmiary kapeluszy, jak się je mierzy, po trzecie, duży. Wiktor Z, dla ciebie od razu pytanie, wklepałem to w Google, pokazało się, że 89, więc sprawdź sobie, może nawet na stronach... Zamówić. A 89 to nie jest film, kiedy wyszedł? To nie jest rok, w którym film wyszedł? Cicho, coś musiałem powiedzieć, jakoś wyszedł. Nie, tak się wyświetliło rzeczywiście na... Dobrze, powiem ci 45, tyle ile rozmiar buta, Dokładnie, i już wszystko wiadomo... Co, gdzie, jak. Witam bardzo serdecznie, bo widzę, że dołączyły do nas Madame Perfumella i Adalet, więc panie i panowie, przypomnę tylko, że dzisiaj wraz z Wiktorem, fanboyem z kanału Fanservice, mówimy sobie o DC, wszystko, co jest z DC związane, jaka jest przyszłość, jak to wygląda, no i może rzeczywiście jakoś się to uda ogarnąć. Link do kanału Fanservice oczywiście jest w opisie, możecie dać suba, jeżeli interesują was te rzeczy, łapkę w górę, łapkę w bok, udostępnić i tak dalej, i tak dalej. Bo słuchaj, ostatnio się właśnie YouTube wysypał w pewien sposób i powiedzieli, że w tym momencie już komentarze nie wpływają na zasięgi. Kiedyś było tak, że dużo osób na przykład dawało komentarz dla zasięgu, w tym momencie już nie. Coraz bardziej skłaniają się ku temu, ażeby oglądalność, czyli średnia oglądalność, im dłuższa, im lepsza. Czyli ten total time spent. Tak, to tam time spend i average view duration również, także jak najbardziej. Ja doceniam oczywiście, bo cały czas ludzie wchodzą, komentarz dla zasięgu, no ale w tym momencie niestety to już nic nie robi. Cześć Wiciu, witam cię bardzo, bardzo. Znaczy się to chyba teraz tylko właśnie i wyświetlenia, i łapki, i tyle. I udostępnienia również pewnie też są grane, ale pewnie znając się, jak oni już w tym momencie zmieniają te rzeczy, więc będzie dużo, dużo tego wszystkiego pozmieniano. Dobrze, patrzymy tutaj, Lancel pyta, a tu o gry będzie, tak? Jako fan Batmana, zwłaszcza serii gier Arkham, liczyłem, że na grę Gotham Knights grałeś, masz zamiar zagrać, bo recenzje są średnie. Powiem tak, uruchomiłem tę grę jakoś tydzień przed premierą. Udało ci się? Tak, dostałem prasówkę i tak sobie pograłem, bardzo fajnie, przyjemnie mi się grało, nie powiem, bo różnorodne postacie były, różne formy zagrań, że tak to ujmę, w których możesz wykonać daną misję, też jakby sprawiało, że jest na tyle kreatywne, ale ostatnio nie miałem jakby czasu, żeby skończyć po prostu, więc jakby nie powiem ci, jak overallowo cała gra wypada, ale do tego momentu, w którym ja doszedłem, jest to gdzieś, no powiedzmy, mniej więcej połowa gry, no to
bardzo przyjemnie mi się gra, zwłaszcza, że jeżeli sobie odblokujesz tam dodatkowe umiejętności postaci, które pozwalają na szybsze podróżowanie, to też jakoś to szybciej, płynniej leci, więc no, nawet dla samej historii można zagrać. W sensie, jeżeli szkoda ci wydałaś dużo kasy, to lepiej poczekaj, bo ta gra nie jest na tyle jakby... No to nie jest drugi Arkham Knight, więc nie ma na co liczyć, czy to będzie drugi Arkham Knight, więc poczekaj, aż gra stanieje i wtedy sobie ograj, bo tutaj przede wszystkim historia gra dużą rolę, relacje między postaciami, bo misje to jest jakby takie tło, które trochę to dopełnia. Proszę bardzo. Pytanie od Lincolna. Elba jako Green Lantern, jej or nej? Nej. Elba w ogóle mi jakby nie pasuje do roli Green Lanterna. Wystarczy, że on już sobie tam w MCU coś tam porobił, coś tam w DC sobie głosy podkładał i... No, mi ogólnie Elba niespecjalnie jako aktor robi. Niech on się rapem lepiej zajmie. Nie, już są pogłoski typu opacz, kolejny James Bond i w ogóle. On wydaje mi się jest aktorem bardzo niecharyzmatycznym, nie ma przebojowości, także jako drugi plan fajnie, niech wbija, ale... Znaczy się, wiesz co, on jakby na tyle jest fajnym aktorem na swój sposób, że on ci potrafi zagrać tych badassów, nie? Bo miałeś Heimdala, miałeś właśnie Bloodsporta w The Suicide Squad, ale jakby w takich rolach, takich czysto bohaterskich właśnie jak Jon Stewart, to ja bym go nie widział za bardzo. Mm-hmm. No, można powiedzieć, że znalazłyby się o wiele inne, nawet mniej, bardziej takie wymagające role, w których by się sprawdził. Mm-hmm. A powiedz mi, bo no, przez jakiś czas tam tworzono DCEU, czyli Extended Universe, miało to rzeczywiście mieć ręce i nogi. W tym momencie mamy, no, wyszedł najnowszy film, czyli z Dwayne'em Johnsonem. Jak to wygląda? Czy Gunn i spółka będą dalej tworzyli uniwersum, czy będzie to nowe, czy rzeczywiście będziemy to oddzielać wszystko grubą kreską, po tym jak te filmy, które są w tym momencie już, no, zrobione i mają wyjść, będą zrobione, no, to czy rzeczywiście dziękuję bardzo, czy no jednak robimy od nowa. Jak to będzie wyglądało? Wiesz co, zastanawiam się, jak to ci wytłumaczyć trochę, bo to jest bardzo skomplikowana sprawa, ale dobra, powiem najłatwiej, jak to mogę. DCU, czy to DC Extended Universe, które było do tej pory, to ostatni film, jaki tam był, to był The Suicide Squad. I teraz od Black Adama jest DCU, czyli po prostu DC Universe. Po prostu najprościej, żeby nie mącić, i od tego momentu, od Black Adama, faza pierwsza, po prostu oni sobie tworzą uniwersum. Mm-hmm. W sensie tamte filmy dalej jakby są w tym szeroko rozumianym uniwersum, tylko powiedzmy, że jak miałeś w Marvelu, masz Infinity Sagę, Multiverse Sagę teraz, która będzie się kończyła wraz z fazą szóstą i faza siódma do dziewiąta, nie ma do końca ustalonej nazwy, to powiedzmy, że DCEU to są te fazy 1 do 3, a DCU to są fazy, teraz niby faza pierwsza, tak zwana, ale powiedzmy, mm-hmm. że jakby faza czwarta Marvelowa, coś, no mniej więcej, jeśli załapiecie, o co chodzi, to już łatwiej teraz mi się będzie tłumaczyło. Więc po prostu tamte filmy dalej mogą być do nich nawiązania, dalej mogą pojawiać się postacie, mhm. tylko po prostu od tego momentu tworzy się jest inna droga budowania uniwersum. Aha. Więc, bo na początku były plany, żeby właśnie Flash jakby zrestartował to, w sumie mogę to już powiedzieć, bo już tego nie będzie, więc to już nie jest jakby żadne tajne info. No Flash jakby miał wymazać te wszystkie filmy poprzednie z istnienia, jakkolwiek, i nie miały być one w ogóle w żaden sposób kanoniczne, mhm. a na ten moment no, tworzą zupełnie coś takiego, że spoko, będą tam te filmy, trochę się pozmienia, ale jakby nie wymazujemy historii w żaden sposób, więc jeżeli na przykład będziemy chcieli, żeby Ben Affleck wrócił jako Batman, może wrócić bez problemu, właśnie Henry Cavill jako Superman, bez problemu. Na przykład właśnie Blue Beetle będzie teraz już też w DCU. Na początku miał być właśnie w tym nowym uniwersum stworzonym już po Flashu, w tym co wymazywał to wszystko, tak samo właśnie Batgirl miała być, ale teraz Blue Beetle będzie właśnie jakby w tym DCU, bo
No bo nie będzie po prostu wymazywania tego całego uniwersum, tworzenia zupełnie od nowa wszystkiego. Wiesz, no to nie będzie coś takiego, jak właśnie miałeś Supermana z Brandonem Ruffem, miałeś Batmany z Bale'em i jak chciałeś z tego na przykład stworzyć uniwersum, to mogłeś, ale po co? Bo był ten Green Lantern, jeszcze był Jonah Hex i te inne. I właśnie jak Man of Steel... O Johnie Hex nie mówmy, nie mówmy o tym filmie, naprawdę. Nie mówmy, to prawda. I właśnie jak Man of Steel powstał, no to on to wszystko wymazał i zaczął tworzyć właśnie to nowe uniwersum, więc teraz mamy... Od Black Adama będzie kontynuacja taka soft reboot, powiedzmy, o, ładnie, najłatwiej to ująć, soft reboot, a nie kompletny reboot. I takie właśnie produkcje jak The Batman 2 będą działy się na innej ziemi, tak samo właśnie jak Joker to da Phillipsa, będą się pojawiały też filmy, które będą spoza tego świata DCU, gdzie będą te flasze, Supermany, Batmany Afflecka, powiedzmy Wonder Woman i tak dalej. I nie wiem, na przykład powiedzmy nawet ten Konstantin II, właśnie on też będzie się działo poza tą główną osią, poza tą główną ziemią, na której będą te właśnie filmy DCU, a reszta właśnie będzie poza nią. Więc mam nadzieję, że zrozumiałe. To jak nie zrozumiałe, to doprecyzuję. A powiedz mi, będą w tym uniwersum uwzględniali również produkcje telewizyjne, czy to raczej nie będzie tak jak w Marvelu, czy... Mimo wszystko będzie to jakoś korelowało. W sensie chodzi ci o Peacemakera na przykład, tak? No na przykład Peacemakera i powiedzmy to... ewentualnie co tam mają w planach za czas jakiś. No tak, no jest ten serial o Waller w planach, o Amandzie Waller, który był tym spin-offem Peacemakera, ma być tym spin-offem Peacemakera, to one się będą działy, tak jak The Suicide Squad, będą się działy na tej głównej ziemi, w sensie tej DCU, ale też mogą być właśnie seriale dziejące się poza, jak właśnie będzie ten Green Lantern Corps, który miał, bo wiesz, w filmie o Adamie również pojawia się Amanda Waller, no i teoretycznie to się wszystko spina z Peacemakerem, z Suicide Squad, no i tak dalej, więc rzeczywiście no... Wiesz co, powiem ci, to będzie trochę tak jak było. Aha. W sensie jak miałeś teraz to stare uniwersum właśnie, gdzie właśnie miałeś Man of Steel, BVS-y, JL, i miałeś też te serial Arrowverse, miałeś te Gotham od Fox, więc jakby te produkcje dalej niepołączone, dalej jakby będą powstawały. Więc to jest według mnie o wiele lepsze rozwiązanie niż łączenie tego wszystkiego na siłę i... No wiesz, to jest na pewno łatwiejsze do ogarnięcia, bo jak na przykład zobaczysz, że ile tego wychodzi, jeżeli chodzi o Marvela, no to mamy filmy, mamy seriale, krótkometrażówki, no i krótkometrażówki powiedzmy, jak się tam się nie łączą w to wszystko, no ale teoretycznie Kevin Feige mówi, nie, spokojnie, nie musisz znać seriali, żeby ogarniać, ale na przykład jeżeli oglądaliście ostatni film o doktorze Strange'u, to przy okazji tego, jeżeli widzieliście, co się działo w WandaVision, no to mieliście cały obraz, bo wydaje mi się, że bez znajomości tego, no to tak niekoniecznie... Znaczy się, doktor Strange był na tyle dobrze jakby napisany, że według mnie znajomość serialu nie była potrzebna, bo film ci na tyle jakby tłumaczył, że Wanda ma sny i tak dalej, więc też to można jakoś podeprzeć tym. I tutaj też myślę, że tak będzie, że znajomość seriali będzie dodawała jakby szerszy obraz, ale na tyle produkcje będą kompetentne i dobrze napisane, że jakby nie będzie to wymagane. No to tylko dopytamy, bo tutaj właśnie Darek pyta o seriale. Czy wiesz coś o jakichś nowych serialach DC? Chociaż czy jakaś informacja jest, czy coś będzie? Czy możesz nam uchylić rąbka tajemnicy? No to na pewno mogę powiedzieć, że te seriale od Reevesa będą. W sensie, że one nie zostały skasowane. No Pingwin to już powstaje. A na pewno właśnie będzie ten Arkham Asylum, o GCPD. Z DCU głównego to jeszcze nie jest nic oficjalnie jakby przyklepane, więc nie mogę powiedzieć, ale jest tam parę jakby takich ciekawych propozycji, które jakby dla niektórych mogą być głośne, dla niektórych nie, bo jest tam parę niszowych rzeczy. Na pewno Gunn będzie coś tam próbował rozszerzyć to uniwersum Peacemakera, coś tam może z Bloodsportem będzie, może Deathstroke, ale to jakby na tyle, bo animacje to jest za dużo, żeby o tym mówić, bo tam tego powstaje na pęczki, więc... Animacje tam rzeczywiście wypuszczają kilka rocznie, to próbuję śledzić, ale rzeczywiście jest z tym ciężko, bo tutaj nadal będę obstawał przy swoim, jeżeli chodzi o animacje, to Marvel się musi uczyć, bo DC rządzi. Znaczy Marvel na ten moment jakby ma problem z animacjami i
Już nie mówię o tyle, że ich jest za dużo, za mało, tylko po prostu nie rezygnują na ten moment, zawieszają, więc... No i bardzo dobrze, przyznam szczerze. Tak patrzę właśnie tutaj, mówiliśmy o tym filmie oczywiście z rokiem. 320 milionów na dzisiaj jest. Także no... Black Adama, no. Tak. Także naprawdę... Ale to światowo, nie? Tak, Ameryka jest 137, światowo 182, tam oczywiście z końcówkami jeszcze no ponad 320 baniek. Całkiem sensownie jak na czasy, gdzie no rzeczywiście tego wszystkiego jest dużo. Ludzie się już powoli... Jak jest z tobą? Przyzwyczajasz się do tego, że na przykład premiery masz jednocześnie w kinie i też na platformach, czy jednak, bo dla mnie mimo wszystko, no mimo że mam dosyć w miarę dobry sprzęt, kino to jest jednak kino i jest ta magia i to wszystko istnieje i no wiadomo, że nie wszystkie, ale niektóre premiery jak są tu i tu, no to sobie wybiorę, że na platformie, ale niektóre filmy no to trzeba po prostu zobaczyć w kinie, chociażby no Black Adam. Wiesz co, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo jak się pandemia zaczęła, to byłem zwolennikiem głównie, żeby w domu oglądać. Tylko. Że no jeżeli była dystrybucja hybrydowa, no to tylko w domu. Mhm. Bo to też względy bezpieczeństwa i no i w sumie też koszty wchodziły, no bo te bilety też trochę poszły do góry i też no nie było jakby za bardzo na co chodzić. Potem się to trochę zmieniło, no bo zaczęły wychodzić masowo już te Marvelki, wróciło DC, wróciły inne produkcje. Więc powiedzmy sobie szczerze, jeżeli jest film, który mnie jakoś bardzo, bardzo interesuje i jest bardzo, bardzo duży i wiem, że na przykład jak pójdę, to będzie super atmosfera, no to kino. Tylko kino. Właśnie takie DC, Marvel, to kino. Ale jeżeli to jest jakiś film, powiedzmy taki jak Mortal Kombat, czy no, Mortal Kombat bardzo lubię, muszę powiedzieć, to nowe. Ja też jak najbardziej. No, bardzo mi się podobało. Czy właśnie, nie wiem, jakiś czy jakaś animacja, no to jednak w domu, no bo nie widzę jakby sensu marnowania czasu, zwłaszcza jeżeli na przykład mam zbyt napięty grafik i muszę sobie jakoś to ułożyć, żeby znaleźć czas na produkcję, która niezbyt mnie interesuje, no to jakby to jest takie, że w domu, więc to jest, zależy od produkcji, o, po prostu. Okej, w porządeczku. Pytanie jest od Lansla. Jest szansa na powrót coś z uniwersum Arrowa czy jego otoczenia? Uwielbiam serial. No to chyba chodzi o cały Arrowverse, domyślam się. Chciałbym powiedzieć, że tak, ale no niestety raczej mała jest na to szansa. Zwłaszcza, że teraz to wszystko anulują. No Flash teraz będzie ostatnim sezonem. Będą chcieli zrobić te wszystkie cameo, będą chcieli zrobić te wszystkie zamknięcia wszystkich serii arków. Będą chcieli jakoś to ładnie dopiąć, ale jakby wydaje mi się, że już na ten moment jest zamknięta historia. No Superman i Lois jakby znajduje się na osobnej ziemi, więc jakby nie ma tu jakby żadnego połączenia. Tak samo Stargirl teraz została anulowana. No będzie to Gotham Knights, ale Gotham Knights też będzie na innej ziemi, więc bardziej bym powiedział, że oni już jakby to wszystko kończą, wszystko zamykają i otwierają się po prostu nowe drzwi, gdzie będą te produkcje właśnie na innych ziemiach. Już tak skupiono właśnie jak Superman i Lois, właśnie Gotham Knights, właśnie no Harley Quinn to jest animacja, ale też powiedzmy, że jest na tyle dobrym, popularnym serialem, że też możemy go jakby wymienić. A co to naprawdę było powodem, dlaczego CW, bo ta stacja właśnie się tym zajmowała, powiedzieli dziękuję bardzo, zamykamy Arrowverse. Zresztą przede wszystkim też oglądalność niektórych seriali, no bo Bad Girl i Legendy i Supergirl, one miały na tyle duży zjazd od momentu wyemitowania pierwszego sezonu, czy też pierwszego epizodu, że nie było sensu tego ciągnąć, choć... Przy okazji Bad Girl był jeszcze zjazd? No, tam czekaj, było... Oni tam nawet zjechali, jeżeli dobrze pamiętam, poniżej 700 tysięcy. Ale no rzeczywiście, Batgirl to było wyjątkowo nietrafiona produkcja. Ja przyznam, że nie wiem. Batwoman. No, Batwoman. Drugiego sezonu nie widziałem. Nie widziałem, odpuściłem sobie po bodajże chyba 3 czy 4 odcinkach, no ale pierwszy to był po prostu, o jacie. Znaczy drugi był lepszy niż pierwszy i drugi chyba jest najlepszym sezonem z całej tej produkcji. Jedyny taki oglądalny w miarę, ale... Ale reszta to słabo. No właśnie, jak mówię, legendy zwłaszcza, że zostały skancelowane i w ogóle im też historia nie została zamknięta w żaden sposób, mimo że dużym cliffhangerem się to zakończyło. No właśnie Batwoman no, została w miarę zakończona, więc tam nie ma co rozpatrywać.
o tyle dobrze te seriale jakby są kończone, no może właśnie poza tymi legendami wspomnianymi, że właśnie ten Black Lightning, czy właśnie Arrow, czy właśnie Supergirl, one były na tyle skończone, że historia równie dobrze mogłaby, że nie ma potrzeby tego kontynuować. O. Ale te postacie mogą się gdzieś pojawiać właśnie potem, nie ma żadnych cliffhangerów do wyjaśnienia, po prostu jest to ładnie zamknięte i dlatego mi się wydaje, że oni też nie chcieli tego przedłużać, bo zwłaszcza, że CW zostało kupione, mieli masę długów, które ta nowa firma teraz no, spłaciła. Warner też nie miał kasy, żeby jakby to utrzymywać dłużej, no bo oni tam, no mimo że nie dawali 100% kwoty, tylko oni jakby podpisywali z CW umowę na udostępnienie praw, no to według mnie bardziej tu o kasę chodzi, aniżeli o jak aniżeli cokolwiek innego. No bo jeżeli by mogli, to Flasha by po 8 sezonie skancelowali i by to nie miało jakby zupełnie innego znaczenia. Okej, okay, no bo rzeczywiście moja przygoda pewnie jak w większości zaczęła się od strzały, od Arrow. You have failed this city. My name is Oliver Queen i tak dalej, i tak dalej. Potem przerzuciłem się na Flasha, który tak naprawdę jako jedyny chyba obejrzałem wszystkie odcinki, bo strzały odpuściłem. Legends of Tomorrow bardzo mi się podobało, jak zobaczyłem ten właśnie zwiastun, tą pierwszą scenę, mówię, kurczę, jest pięknie. No ale również po kilku odcinkach sobie darowałem, że w sumie jak i Stargirl, tak, i pozostałe, jak już mówiłem wcześniej. Tutaj zresztą Jakub pyta, co uważasz, że Stargirl ma ostatni sezon trzeci? Niespecjalnie jakoś to ogarniam. No, dobra. No, wiesz co, nie wiem też, jak go zakończą, więc jakby nie mam za bardzo teraz opinii, bo ostatni odcinek wyjdzie zaraz, albo już wyszedł. Czekaj, zresztą upewnię się, żeby powiedzieć dobrze, bo Stargirl to jest na ten moment serial, na który nie mam jakby czasu, żeby oglądać za bardzo. Mm-hmm. W sumie czekałem, aż się jakby cały skończy sezon. Czekaj, ostatni odcinek wychodzi 30 listopada. No to myślę, że to pociągną teraz jest połowa sezonu mniej więcej. No to myślę, że oni to jakoś zamkną ładnie tą historię. Bo no to, że ma ostatni sezon, że trzeci sezon jest ostatnim, to mi się wydaje, że to też może być ta kwestia tego jakby sprzątania po starych rządach. O, bo to jeszcze było za Hamady wszystko robione i nie zdziwię się, jeżeli ogłoszą, że Superman i Lois trzeci sezon będzie ostatnim na przykład, albo czwarty będzie ostatnim, bo oni będą chcieli się jakby pozbywać tych seriali, które miały małą oglądalność albo średnią oglądalność, ale miały te duże budżety, no bo przypomnę, że te seriale miały kurde po 70 milionów na sezon. 70 milionów dolarów, a to jest jednak dużo, to jest prawie tyle co z Shazam, co ten Shazam miał budżetu. To... No więc bardziej tu według mnie chodzi o 90% to są kwestie finansowe, a 10% to są te kwestie oglądalności kreatywne, jak tam chcecie to nazywać. No ja właśnie tak patrzę, bo jednym z producentów oczywiście jest Greg Berlanti, facet właśnie, który jest no, jako producent odpowiedzialny albo współodpowiedzialny za cały Arrowverse, bo to oczywiście... Miał być szefem DC, co poszło nie tak. No widzisz, tak się stało. Doom Patrol, tutaj widzę oczywiście legendy, Batman. Właśnie jeszcze Doom Patrol, jest Titans. Doom Patrol, tak, zapomnieliśmy o nim, The Flash, Riverdale, są fani tego serialu. Co tu mamy jeszcze? No, Riverdale też chyba teraz ostatni sezon będzie miało. I jeszcze widzę, że też Kung Fu produkuje taki serial. Czy to ma coś wspólnego z tym sprzed lat? Możliwe w tym momencie, nawet nie pamiętam. Nie jest, znaczy, nie powiem tak, słyszałem kiedyś o tym serialu, ale jakby wiem tyle, że nie jest z DC, więc jakby... Nie, widzę, że na IMDb ocena jest 5,5, jest ponad 4200 ocen, więc... No z tym jest, z tą jakością jest... Nie no, bardzo dobry serial, muszę powiedzieć. Z tą jakością, no wiesz co, dla porównania Flash na przykład ma 7,6 przy prawie 350 tysiącach. Flash na Rotten Tomatoes ma 90% ponad, więc... No to troszeczkę tego nie kupuję, bo rzeczywiście były odcinki Flasha, które... No ale panie panowie, jeżeli chcecie, to o Flashu pogadaliśmy sobie chyba z półtorej godziny tylko i wyłącznie o Flashu. Wejdźcie na kanał Fanservice, tam zapewne naszą rozmowę możecie sobie posłuchać, obejrzeć, zobaczyć jak to się miało, jak to oczywiście wyglądało. A ja tylko przypomnę, że dzisiaj naszym gościem jest Wiktor z Fanserwisu. Panie i panowie, gadamy o wszystkim związanym z DC, więc jeżeli macie jakieś pytania, to wrzućcie,
Wrzućcie, tak, wrzućcie na... filmy, seriale, gry, komiks, książki. Wrzućcie na czacie, napiszcie, dajcie P przed pytaniem, żebym wiedział, że to jest pytanie do Wiktora, ewentualnie do mnie, a ja będę bardzo wdzięczny, jeżeli przybijecie łapki, bo będzie mi niezmiernie miło, a poza tym wiecie, dobrze, algorytmy to lubią, te wszystkie rzeczy. Dwayne Johnson, który jest w tym momencie, no... Może nie twarzą, ale a czemu nie, powiedzmy, twarzą tej nowej... Jest twarzą, to on jest szefem DC nowym, tak naprawdę. Tego nowego rozdania. No, powiedział, tak jak zaznaczyliśmy wcześniej, że o tak, jak najbardziej, on z tym się będzie potykał. Wiemy z komiksów, no, że Black Adam no, to jest arcy-łotr, tak, można powiedzieć, przeciwnik Shazama. No i w tym momencie, czy wiemy, wcześniej też takie było pytanie, chyba od Darka Tokarczuka, czy wiemy coś na ten temat? Jest. Czy czekasz na starcie Shazama z Black Adamem? Czy wiemy coś, kiedy to nastąpi? Czy to rzeczywiście będzie, czy tylko i wyłącznie skończy się na gadaniu, jak to wiadomo. No, rok się wywodzi z wrestlingu, a tam głównie o gadaniu chodziło o show. Wiesz co, z tego co wiem, to wstępnie w drugim Shazamie miało być... jakby nawiązanie do tego przyszłościowego starcia właśnie Shazama z Black Adamem, miało być to cameo. Na ten moment je wycięli, więc nie wiemy, jaka jest przyszłość, ale myślę, że no skoro Rock wywalczył, kurczę, ten powrót Cavilla, powrót Supermana, to jednak też zawalczy o to, żeby chociaż na chwilę z tym Shazamem mieć jakąś potyczkę, no bo kurczę, no chłop tak się jara Black Adamem, on jakby żyje tą postacią, co na ten moment dla niego najważniejsza postać, jaką gra i w sumie jaką grał. Więc ja się nie zdziwię, jeżeli on zrobi wszystko, nawet on sam może pewnie wyłoży pieniądze, żeby zrealizować ten projekt, albo chociaż się pojawić na chwilę, żeby się z tym Zakarym Lewim ponapieprzać. Więc. A słuchaj, a ile prawdy jest w tym, że to fani wybrali mu rolę Adama, a nie Shazama, bo gdzieś właśnie, no bo nagrałem sobie recenzję już Black Adama, jeszcze nie, co prawda nie opublikowałem, ale nagrałem. Ale jak ci się podobał? W porządku, wiesz, nie mam tego, że na zasadzie, ależ super fajny film. Nie, to jest rzecz, którą już widziałem wielokrotnie, nie ma jakiegoś... Tak, no, typowy superhero z 2000. Tak, dokładnie, jak najbardziej. Tak samo jak jeżeli na przykład widziałem, powiedzmy, pierwszego Kapitana Amerykę, to dla mnie pierwsza Wonder Woman to jest kopia, tylko rzeczywiście, że zmienione są rzeczy, ale ogląda się całkiem sensownie. Ale wracając do meritum, była informacja, że dał fanom pod głosowanie, czy ma zagrać rolę Shazama, czy właśnie ma zagrać rolę Adama. I to fani zdecydowali, żeby zagrał Adama. Ile w tym jest prawdy, a ile to rzeczywiście tylko i wyłącznie, wiesz, chwyt materkin Dody, jakby to powiedział kabaret. Wiesz co, z tego co ja wiem, to on zawsze chciał Black Adama grać, nigdy nie było mowy o Shazamie. Mhm. On od dziecka chciał, jeżeli miał, bo on jeszcze jak nie był aktorem, to zawsze chciał być Black Adamem. Już bym sam siebie przed sam się kręcisz, no. Tak, sam bym się zakręcił. No, oczywiście Black Adama, bo on mówił nieraz, że od dziecka czytał te komiksy, że właśnie Black Adam to zawsze był ten taki bohater, na którym się wzorował. I w sumie ja się nie dziwię, bo on o wiele bardziej przypomina Black Adama, niż miałby Shazama przypominać. Plus do Black Adama przynajmniej musi włosów zapuszczać, żeby wyglądać jak ta postać. I no, kurczę, z tym wyborem fanów, no to według mnie jest bardzo takie naciągane, no bo już w 2007, no powiedzmy, że w 2007 było właśnie mówione o tym, że The Rock został wybrany do roli Black Adama. I ten film wtedy faktycznie miał powstawać, no bo tak samo jak te filmy z Flashem wtedy miały powstawać, więc to jest jakby też już kolejna rzecz, która no miała powstać, była w tym dużym zestawieniu projektów DC na wiele lat, które mają powstawać, a finalnie 90% z nich zostało anulowanych. No więc powiem tak, bardzo wątpliwe jest to, że fani go wybrali, bo bardziej on sam siebie wybrał. Jakby fani nawet nie mieli tu nic do gadania. Krótko mówiąc, chwyt marketingowy i to wszystko. Mm-hmm. Bo też właśnie przeczytałem, oprócz tego była też informacja, tak jak mówiłeś wcześniej, że miał się pojawić w Shazamie, miał mieć epizod, ale wycięto to i również miał się pojawić w tym nowym filmie Suicide Squad Jamesa Gunna, no ale kiedy James Gunn przyszedł na, pojawił się na horyzoncie, że będzie reżyserował, to zmieniono koncept i stwierdzono, że jednak Black Adam zadebiutuje w swoim solowym filmie
i to też właśnie zadecydował, no niby jest napisane, że, bo to wszystko z IMDb, niby jest napisane, że to właśnie sam James Gunn zdecydował, no ale domyślam się, że pewnie Rock powiedział, nie, słuchajcie. Znaczy, mi się wydaje, że to było prawdopodobne. W sensie, choć też jak Gunn, znaczy z drugiej perspektywy właśnie patrząc, jak Gunn sam sobie wybrał projekty Suicide Squad, że to on chce go robić i jakby nie było o tym nigdy wcześniej mowy, o tym The Suicide Squad, nie mówię o tym Suicide Squad, tym okropnym z 2017, czy tam, już nie pamiętam z kiedy, to już chcę zapomnieć o tym filmie, no to jednak mi się wydaje wątpliwe, że Gunn był na horyzoncie i on nie chciał tego, nie chciał Johnsona, tylko bardziej właśnie Gunn postawił na te jedną, dwie znane postacie Max w swoim składzie i resztę chciał tych takich no-name'ów tak zwanych wypromować. No ale to też chyba dobrze, bo już nieraz o tym mówiliśmy, ja osobiście mam już dosyć Jokera w Batmanach, tych postaci jest mnóstwo, można by coś zrobić. Niech sobie obejrzą świetny serial, który zrobili, animowany zresztą w latach 90. o Batmanie, tam było bardzo dużo fajnych zrobionych i fajnie zagranych. Masz ponad 500 odcinków animowanych wszystkich tych seriali DC, więc jak najbardziej. Pytanie jest od Darka. Trybunał Słów miał już swój debiut w filmie animowanym i grze komputerowej. Chciałbyś go jeszcze zobaczyć w filmie aktorskim i czy jest taka opcja? Czy masz jakieś informacje na ten temat? Znaczy, on już był w tym, jeszcze w serialowym był, bo w Gotham był. W Gotham Live Action, w tym serialu od Foxa. Trybunał Słów już też był. Cały sezon był poświęcony, więc jakby dobrze. I no z tego, co wiem, to w drugim Batmanie albo trzecim będzie jakby pokazywany Trybunał Słów. To jest też w sumie taka duża rzecz, która jakby jest no, na swój sposób teasowana już od końcówki pierwszego filmu, bo znaczy ludzie, którzy czytali komiksy, te właśnie z zalanym Gotham i tak dalej, wiedzą, co jakby może się szykować dalej. Więc to są takie jakby. To jest w pewien sposób nieuniknione, o tak to nazwę. I pytanie od Lancla. Czy jest jakiś bohater z komiksów DC, który jeszcze się nie pojawił w filmach, serialach, a chciałbyś go zobaczyć? No ja, my wiemy, że takich postaci jest dużo, ale właśnie musimy się skupić na drugiej części. Czy jest taki, którego ty byś chciał zobaczyć? Takich... To pytanie pojawia się cyklicznie. No wiem, to jest właśnie ten problem. Ja już zapominam, co ja mówiłem. I to jest najgorsze. Mam taką sklerozę, że po prostu... Internet nie zapomina. I jak za 20 lat będziesz prowadził wywiad z Rockiem przy okazji filmu Black Adam 8, no to ktoś tam widz z Omaha, ale pamiętasz, jak uskrucha w 22. Tak, albo to Rock będzie ze mną przeprowadzał wywiad i tam on będzie mi groził. Bardziej prawdopodobne, no ale... W tym momencie widzę, że ty się zastanów, ja też troszkę pociągnę, bo sprawdzam właśnie stronę panie i panowie IMDb Dwayna Johnsona. No widzę, że on zapracowany jest, bo no nie dopiero co skończył Black Adam, był jeszcze DC League of Super Pets, czyli super zwierzaki. On był głosem Krypto. Ja akurat oglądałem wersję anglojęzyczną, no bo trudno darmo w Irlandii, żeby było po polsku. Też oglądałem anglojęzyczną, o wiele lepsza niż dubbing. Tak, no. My mamy dobry dubbing w animacjach. Nie zawsze, ale powiedzmy w większości, nie, ale czasami się udaje. Znaczy powiem ci, od tak naprawdę od 2012, może 13, to już ten dubbing jest okropny u nas w Polsce. Więc... Ale wiesz, to tak przyjęło się niby mówić, że mamy świetny dubbing. Patrz, pamiętasz Shreka i w ogóle, tylko ja sobie ostatnio uświadomiłem, że ja Shreka widziałem jeszcze w Polsce na VHS-ie. Więc to było, panie i panowie, przynajmniej dobre 20 lat temu, kiedy ten Shrek rzeczywiście... No tak, bo to lata 90. nawet jeszcze. Tak, no to wiesz, no oczywiście wiadomo, że powstał drugi, trzeci, czwarty, teraz robią kolejnego i tak dalej, no ale tak to jest. Ale patrząc tutaj jeszcze na Johnsona, no to występuje w serialu Young Rock, gdzie gra nomen omen siebie. Samego siebie, pana jest prezydenta. Siebie. W produkcji jest film pod tytułem, i to mi się bardzo nie podoba, bo nie potrzebujemy tej produkcji, ale Wielka Draka w chińskiej dzielnicy, czyli nowa wersja filmu Johna Carpentera. Szkoda, naprawdę szkoda, chyba nie potrzeba. Tutaj widzę, że nie mamy więcej jeszcze informacji, oprócz tego, że tylko i wyłącznie pojawia się The Rock, a także jest film Red One, ale też akurat nie wiem, co to jest. Był wiele lat temu. Film z Chrisem Evansem. Tak, jest tutaj jest Chris Evans, jest Lucy Liu i kilku innych aktorów, ale Powiem ci, ten film się super zapowiada. Jeżeli na niego nie czekasz, to ci powiem, musisz go obejrzeć. Bo... A wiesz, o co chodzi? Jaka jest fabuła? W sensie nie mogę zdradzić, ale wiem, kurczę, będzie super. Znam fabułę i wiem, że będzie mocno.
Słuchaj, to ja ci powiem tylko, powiedz mi tak albo nie. Wiele lat temu był taki film wojenny, Wielka Czerwona Jedynka z Markiem Hamillem, czyli z Solo, oczywiście, z Gwiezdnych Wojen, i tam było taki, wiesz, można powiedzieć na wesoło, troszeczkę nam mieli poszukiwać pewnej rzeczy. Czy to ma coś wspólnego, nawiązuje do tych wydarzeń, czy raczej niekoniecznie? Nie. Aha, nie. Dobra, to jest bardziej taki pseudoświąteczny, coś takie. Nie mogę za dużo powiedzieć, bo jakby ktoś mnie przyczaił, tam kurwa, to bym miał już tak to imię. Jazdy po rajtach, po rajtach. Słuchajcie, panie i panowie, no chodzi o to, że Wiktor ma dostęp do pewnych informacji. Zresztą to bardzo często się pojawia. Na przykład był u nas Marek Morus swojego czasu i też na przykład nie mówi, słuchajcie, o pewnych rzeczach przy okazji programu Google Box na kanapie. Nie mogę mówić. Tak samo przy okazji kanapowcach. No zdarza się. Mówiłem, za tydzień będzie Jędrzej Jezierski i też będą na pewno rzeczy odnośnie serialu Korona Królów, których nam nie będzie mógł powiedzieć. No bo to są rzeczy zastrzeżone, no i przepraszam z góry. Panie i panowie, żyjemy w takim świecie, jesteśmy dorosłymi osobami, że to już są konsekwencje może nieprawne, chociaż z drugiej strony, jeżeli ci wyleją z roboty, no to przerąbane, albo po prostu ograniczą dostęp. No. Ja też na przykład, jeżeli mam informację, a nawet jeżeli oglądaliście mój wywiad z Kenem Carpenterem, czyli z facetem z Hellraisera trzeciej części, ten wywiad tak naprawdę był dużo, dużo dłuższy, no ale kiedy już go zmontowałem, Ken powiedział, słuchaj, o tym nie możemy powiedzieć, jednak to wytnij. Także są pewne rzeczy, których no niestety, i nawet jakbyśmy chcieli, nie możemy. Patrzę, Jakub Marcinie, a widziałeś drugą scenę po napisach w filmie DC Liga Super Pets? Nie widziałem żadnej, moje dzieciaki po prostu, no to jeszcze nie jest, nie są na tyle dorosłe, żeby usiedzieć w kinie i spokojnie obejrzeć scenę. No, bo tu nie może HBO Max, bo jakbyśmy miał HBO Max, to na tym byś mógł obejrzeć. Nie, w Irlandii przynajmniej do 25 nie będzie HBO Max, czym HBO zapominam Max, jak lubię mówić. Tak, dokładnie wiesz, zapominam. Dla tych, którzy nie wiedzą, rynek irlandzki jest bardzo mały, więc tak naprawdę my należymy pod rynek brytyjski, a HBO ma umowę z telewizją Sky, to jest chyba Sky Premier albo Sky Atlantis, jakoś tak to się nazywa, że wszystkie produkcje właśnie... W Polsce też Sky będzie w tym roku nawet. Tak, wszystkie produkcje trafiają właśnie do nich. To tak samo chyba dotyczy albo Francji, albo Niemiec, bo wiem, że Sky jest dostępny w wielu krajach, na przykład Hiszpanii, Portugalia, ale akurat tam również jest HBO Max, także no, ja dostępu do pewnych produkcji od razu nie mam. Tutaj jeszcze Lancer pisze, nie wyobrażam sobie raczej nowej wersji Wielka Draka Fińskiej Dzielnicy, podobnie mam z Wykidajłem, pewnych świętości się nie rusza. No widzisz, tak to jest, ja tak samo Lancer nie rozumiem, po jaką cholerę robią nowego egzorcystę, stary rzeczywiście bardzo dobrze straszy. I o ile bym zrozumiał na przykład robienie nowych wersji filmów sci-fi, gdzie na przykład efekty specjalne się zestarzały, Dzień Tryfidów na przykład, bardzo bym chętnie zobaczył nową wersję, no ale to rzeczywiście jakoś tak to jest, że no, stwierdzają, że trzeba zrobić, bo włoska firma Mamon na kasę, czyli Szmal musi się zgadzać. Tak, tutaj właśnie mam podgląd na zdjęcie z planu Red One i rzeczywiście jest R1 i są płatki, ładne płatki śniegu są, także no, potwierdza się, słuchaj, IMDB potwierdza to co mówiłeś, także... No, to będzie świetny film. Jeszcze jest parę nieogłoszonych nazwisk, ale będzie fajnie. Muszę powiedzieć. No tam jest jeszcze napisana na IMDb, to są wszystko rzeczy z IMDb, jest Lucy Liu, zapomniana ostatnimi czasy, a rzeczywiście według mnie świetna. Znaczy na Shazamie będzie teraz. O, proszę bardzo, no to super. A powiedz mi, no w tym momencie mam jeszcze kilka produkcji zapowiedzianych i wiem, że ty mówiłeś, że najbardziej, zresztą widać to za tobą, czekasz na nowego Flasha. Jak to jest z tym Millerem, co? Oficjalnie się uspokoił. Najpierw odpowiem może na to pytanie, co było, na jaką postać chcę, żeby się pojawiła. Aha, dobra, dawaj, bo widzisz, no już pięknie do przodu. No, to najpierw powiem, są dwie. The Question, który się jeszcze nie pojawił jakby w żadnych produkcjach takich live action. No ale właśnie taki był Question, jaki Question? No, The Question. Ale tatowy żart. No i Plastic Man standardowo jakby. Bo Boostera Golda dostaliśmy, Captain Comet. Jezu, tak zmarnowana postać w tym, nie wiem, czy kojarzysz ten serial Naomi, może to został anulowany po pierwszym sezonie. Też ta CW. No to w tym momencie już nie kojarzę, aczkolwiek widzę, że już wiem, czemu nie kojarzę. Powiem ci, ja odwykłem od oglądania serialów odcinku co tydzień, wiesz? Nawet jeżeli powiedzmy coś wychodzi, jest super ekstra fajne, no to ja sobie wolę poczekać i obejrzeć sobie tam powiedzmy cały sezon, ewentualnie i dooglądać jeden odcinek jakoś. Tu już odwykłem od tych rzeczy, żeby tak co tydzień sobie czekać na odcinek, czekać. To już nie są czasy Miasteczka, Twin Peaks czy Przystanku Alaska.
No, to jest ten problem. Właśnie ja też w sumie mam podobnie teraz. Jakby pamiętasz jeszcze, jak ja słynąłem z tego, że potrafiłem 15-sezonowy serial obejrzeć w miesiąc, półtorej, a teraz jakby teraz ledwo co znajduję jakby czas na to w sumie trochę. I też ma to swój jakiś urok, bo jak siada na przykład sobie w weekend, żeby sobie obejrzeć, nie wiem, powiedzmy Doktor Who teraz był. To sobie obejrzałem i wiesz, i na spokojnie. I właśnie taką Stargirl to teraz też nie oglądam co tydzień, tylko właśnie czekam, aż wyjdzie końcowo. Harley Quinn też tak samo. Titansów już tam trochę obejrzałem, bo też dostałem, to tam wiesz, tam i muszę do przyszłego roku czekać. Więc jakby też ma to swój urok jakiś. Dobra, no to mam nadzieję, Lancel, że jesteś, że odpowiedź cię satysfakcjonuje. A wracając do tych przyszłych produkcji, co Ezra tym Millerem, tak? Bo niby oficjalna informacja jest: uspokoił się, terapia, to i tamto, a tak naprawdę. O co chodzi? Czy on jest, z nim jest wszystko w porządku? Czy po flaszu go mimo wszystko wykopią, pogonią, powiedzą mu Gary move out, jak w piosence Cezika, jak to będzie? Znaczy, nikt się chyba nie obrazi, jeżeli powiem, że Rikas to jest chyba jedyna opcja na ten moment. Znaczy, nikt mnie nie będzie za to ścigał. No, powiedzmy sobie szczerze, że masz na tyle kontrowersyjnego aktora, masz ukończony z nim film już. No, no to co tu zrobić? No, musisz ten film wrzucić, no bo nie możesz sobie pozwolić na anulowanie go po 20 latach prawie. Słuchaj, no jeden film dopiero co o pewnej kobiecie w pelerynie wyrzucili do kosza. No dobra, ale to był film głównie na streaming, a nie do kin, gdzie masz powrót Michaela Keatona, gdzie masz miał powrót postaci z Ligi Sprawiedliwości, który ma być tym filmem, który ci stworzy to wielkie nowe uniwersum. Nie? No i będzie Lipton trochę, ale no recast. W sensie są tam już jakieś mocne nazwiska grane. W sensie nie są to jakieś duże, mega nazwiska, ale są to jakby znane z dobrych ról, więc coś tam jest grane. Więc ja mam nadzieję, że jakiś recast tam pójdzie taki w miarę solidny. I pewnie zrecastują to raczej po premierze filmu, aniżeli w samym filmie. Przed premierą też się nie ma nawet co nastawiać, że ogłoszą recast, bo to jakby bardziej Zaszkodziłoby zaszkodziłoby rytmie. samemu filmowi. Tak, zaszkodziłoby samemu filmowi, aniżeli jakby no, postaci czy Millerowi, bo Millerem to teraz się nigdy nie przejmuje jakby. Więc jakby albo to zrobią tak, że jakoś za pomocą CGI na koniec filmu zrobią recast z nowym aktorem, Czyli albo po teoretycznie już mogą prostu. coś wiedzieć i rzeczywiście, jak tak zrobią, poleci na inną ziemię w czasie, cofnie się i to nie ja, to nie ja, o, jednak Wiesz ja. co, nie, bardziej mi się wydaje, że zrobią to, jeżeli mieliby to robić już na koniec filmu, no to po prostu, że Speed Force i tyle. Bo Speed Force nieraz w komiksach potrafiło zmienić wygląd speedsterów. I tak od niechcenia, więc jakby mi się to wydaje, że to jest najlepsze wytłumaczenie, że przez te wszystkie manipulacje w czasie, jakie zrobił Barry Allen, wraca i wygląda inaczej. Albo po prostu recast po samym filmie już jako takim i powiedzenie, że to jest ta sama postać, tylko po prostu inny aktor i według mnie to nie ma jakby żadnego problemu. Zwłaszcza, że żyjemy w tych czasach, kiedy informacje o recaście nie są na tyle kontrowersyjnie przyjmowane jak te 15 lat temu. W sensie Jestem. wyobraź sobie, jeżeli ktoś ci powiedział, że będzie Ghost Rider 3, ale recastujemy Nicolasa Cage'a, no przecież. No wtedy to byłoby szaleństwo, tak? No. Ostatnio widziałem takie fajne zdjęcie, właśnie jak tam było Mili Vanilli, zespół, który tak naprawdę występował w latach 80., ale się okazało, że to nie oni śpiewali, tylko ruszali ustami. I tam było, że mina Mili Vanilli, jak widzą, że ktoś odnosi karierę na TikToku, bo po prostu naśladuje ich śpiewających innych, więc akurat rzeczywiście to się wszystko zmienia. Tak tylko rzucę tutaj, że tak powiem, w przestrzeń, że oprócz tego, że Ben Affleck się pojawi i Michael Keaton jako no, odpowiednio oczywiście Bruce Wayne i Batman, panowie, pojawi się panie i panowie generał Zod, czyli Michael Shannon, którego pamiętacie na pewno z człowieka z marmuru, chciałem powiedzieć, z Man of Steel, oczywiście z Henrym Cavillem. Pojawi się Tom Curry, przepraszam, czyli Temuera Morrison, którego pamiętamy oczywiście z Aquamana, więc i Supergirl również będzie, więc no, połączenie wszystkiego, co tam do tej pory było, bo w tym momencie już wiemy, że Aquaman. I Superman i kilka innych rzeczy. Pewnie Wiktor wie jeszcze więcej, ale nam nie powie, bo on jest taka wredota, że nie może nam powiedzieć. Znaczy się, jakby możesz teraz spojrzeć na tweeta sprzed
sprzed godziny, gdzie James Gunn się wypowiedział odnośnie przyszłości dwóch projektów, właśnie Legends of Tomorrow i tak zwanego IRCut-u. Na Discussing Films tam można na Twitterze, jak sobie przejedziesz troszeczkę, tam właśnie jest wypowiedź Gunna, która trochę jakby trochę potwierdza coś, czego nie mogłem powiedzieć, ale teraz będę mógł to rozwinąć troszeczkę. No to dawaj, no to jak najbardziej wrzucaj, mów nam, co się dzieje. Ty, jeżeli liczyliście na IRCut, powrót Snyder Cutu, powrót Snydera, to bardziej z IRCutem możecie się pożegnać, a Snyder możliwe, że wróci, ale nie kontynuować swoje te projekty właśnie jak Justice League, tylko bardziej Man of Steel 2, ale nie jest to jeszcze takie, nie bierz tego za granted, za oficjalne, bo no bo powiedzmy sobie szczerze, Gunn i Snyder są przyjaciółmi. Gunn najlepiej wie, jak to jest, kiedy ktoś może reżyserować to, co ty stworzyłeś, kontynuować ciąg dalszy, na przykład właśnie tego, co ty stworzyłeś, jak z Guardiansami było. I no, kurczę, no ta przyszłość będzie dziwna. Będą też reanimowali starsze projekty, w sensie kontynuowali, reanimowali, no na swój sposób, właśnie tak jak z Konstantinem robią, możliwe, że coś tam z tymi Green Lanternami, możliwe, że ten Jonah Hex coś tam będzie, ale takie, no nie mówię na razie, że to będą duże jakby reanimacje, że nagle wrócimy do kolejnego filmu, gdzie Batmanem będzie George Clooney albo właśnie znowu Michael Keaton będzie miał, nie wiem, Batman Returns Again. Tylko George Clooney mi ciągle wisi $10. No mi też może teraz wisieć, tylko Clooney oddaje jak trochę, jak dolar wzrośnie, jak kurs dolara wzrośnie, to wtedy. A co teraz, słabo jest dolar w Polsce? No nie, piątkę prawie, ale rośnie, więc aha, im wyżej raz urośnie, tym lepiej. Wiadomo, tym więcej będzie. No tak właśnie sprawdzam tutaj na Twitter Jamesa Gunna. We invite all the DC fandoms from across the multiverse and everyone as well into the new universe. We can't wait to reveal more. Czyli tak naprawdę powiedział, że będzie, zapraszamy wszystko z wszystkich multiwersów, uniwersów. Tak, ale to jest bardziej takie gadanie na zasadzie, anulowaliśmy te projekty, możecie się spodziewać tych postaci, ale jakby nie spodziewajcie się kontynuacji na swój sposób jakby. Tylko bardziej soft rebooty. Coś jak teraz z Daredevilem będzie w Marvelu. Mhm. Tutaj widzę, że Lancet pisze, przepraszam, ja lubię Nicolasa Cage'a, ja uwielbiam Nicolasa Cage'a. Ja też lubię, Nicolas Cage super aktor. Tylko jest jedna sprawa, no. pierwsza część filmu, o którym mówimy, była fajna, a druga część po prostu jest do zapomnienia, no i co to dużo mówi. Nie przekonuje mnie, że powiedzą, że to zrobione jest świetnie, bo my używaliśmy 3D i to tak robiliśmy ekstra rewelacyjnie, no ale to z tego jak fabularnie, jak dla mnie film kuleje. Teraz nie wyłączaj mojej kamery, bo wiem, że ty lubisz to robić, jak ktoś mówi coś, z tym ty się nie zgadzasz. Ale ja bym powiedział, że druga część nie jest aż taka zła. Nie jest bardzo dobra, ale jest okej, wiadomo, gorsza od pierwszej, ale wciąż jakby ja widzę tam taką zabawę tym. Jeżeli powiemy, że to jest kino klasy B, czy nawet C, czy jakiekolwiek tam, to ten film działa lepiej w takich ramach, aniżeli w takim, wiesz, takim super, super bohaterskim, jak jedynka działała. Dobra, w porządku, nie wywalimy go. Może. Dobrze uargumentowałem. Właśnie to o to chodzi, słuchaj. Możemy się spierać jak najbardziej, ale dopóki otrzymam jak najbardziej argumenty, które są sensowne, nie mam z tym najmniejszego problemu. Mam sobie, że dolar spadł teraz, 4,73, a co kosztował ponad piątkę. No, słuchaj. Ja tak naprawdę, w sumie dla mnie nie ma różnicy, bo ja mieszkam w Irlandii, więc całkowicie to jest inaczej, ale... No tak. Wiadomo jak to jest. Tylko mnie to boli trochę. Czemu? Bo dostajesz wypłatę w dolarach? Tak. Im wyżej dolar stoi, tym dla mnie lepiej. No widzisz, no tak to jest. Dobra, ale nie gadajmy lepiej o tym, bo to nie o tym przyszliśmy gadać. Tylko. Nie o tym jak najbardziej, panie i panowie. Słuchajcie, przypomnę tylko, że dzisiaj gadamy sobie oczywiście o wszystkim związanym z DC, więc jak najbardziej Wiktor z fanserwisu jest tutaj w opisie. Macie przypięty link do ich kanału, możecie wejść, zobaczyć, zadawać pytania teraz jak najbardziej do Wiktora. A ja dzisiaj już pochwalę się, tak, co prawda dzisiaj jest 6, wczoraj trułem tyłek Remember the 5th of November, the Gunpowder Treason. Bardzo mi się to podobało. O, ciekawostka.
Właśnie w trzecim sezonie Pennyworth'a, czyli bardzo dobrym serialu, polecam recenzję na jednym z portali, na którym piszę, gdzie bardzo chwalę ten serial i polecam obejrzeć i będzie właśnie crossover z V for Vendetta. Proszę bardzo. Więc... Dla tych, co tak nie pamiętają, V for Vendetta to jest scenariusz wtedy jeszcze braci Wachowskich, tych odpowiedzialnych za Matrixa. Teraz to są siostry Wachowskie. Ale film klasyk po prostu, bardzo świetny, dobry, polecam każdemu. Natalie Portman jest nie do podrobienia, zresztą ona niemalże we wszystkim jest po prostu cudowna. Więc panie i panowie... I Hugo Weaving i świętej pamięci John Hurt nawet. Tak, zapuszczam wąsiory, panie i panowie, Movember. Dbajmy o klejnoty, panowie, dbajmy o klejnoty. Jeżeli przekroczyliście 40, a kilka takich osób tutaj jest, widzicie, Wiktor też zapuszcza, bo też ma 40. Nie, właśnie ja planowałem zapuszczać, ale dzisiaj się ogoliłem. Bo... Nie, no ja wiesz to, ja normalnie mam ten problem, że ja zapuszczam takie, wiesz, ja nazywam je hogany albo wałęsiaki, wiesz, takie wielkie. Hogany bardziej. Tylko nie wiedzieć czemu mój zarost jest rudy. No ja wyglądam po prostu, to wygląda jak pięść do nosa. Powiem ci, mój też. No dobra, ty masz powiedzmy brązowe włosy, ja brązowych włosów więcej siwych teraz, no, ale nieważne. W każdym razie wszystkie donaty, jakie wrzucicie w miesiącu listopadzie, jak najbardziej idą na akcję Movember Polska, przypominam Movember Polska, bo z samą akcją Movember jestem związany od 2009 roku, czyli już 13 lat, a w Polsce to nie tak dawno dopiero wystartowało. I słuchaj, no widzimy teraz, co się dzieje. Można powiedzieć, idzie ku dobremu. No chyba jakby Zaslava wywalili, to może byłoby wtedy rzeczywiście naprawdę super, bardzo, bardzo fajnie. Niekoniecznie? Niekoniecznie dla ciebie? W sensie powiem ci tak, zmiana szefostwa co rok, co dwa, to by to nie było jakby bardzo dobra decyzja. Bo... Wiesz co, nie mówię, żeby tak zmieniać, ale widzimy, co się dzieje. Może niekoniecznie jest super fajnie. Ale jak ty patrzysz na to, co się dzieje? Tą, no, Shazama dwójeczka niedługo, teraz właśnie jak mówiłem, mieliśmy już Black Adama, Henry Cavill powraca do roli człowieka z żelaza, można powiedzieć, ze stali. Ciągle mi się myli ten Andrzej Wajda, nie wiem czemu. My mamy Jamesa Gunna, idzie ku lepszemu, wygląda, że będzie dobrze, patrzymy optymistycznie na to, co się będzie działo z DC na przeciągu najbliższych lat, umówmy się. Powiem tak, na początku byłem, nie będę użył brzydkiego słowa na wkur, ale powiem, że byłem wkurzony. To nie mów na wkur, ja tylko powiem, że nie będę dokończał na wa, no dobrze. No, byłem bardzo wkurzony i no, nie podobało mi się to bardzo, bo to był ten moment, kiedy nie wiedziałeś, czy jakby nawet te wszystkie, które były pewniakami, te produkcje zaplanowane, czy będą wciąż, czy wyjdą, czy zostaną anulowane. Na szczęście tylko na Bad Girl się skończyło. I mówię na szczęście, no bo jeden film, który no był już prawie że skończony, bo no teoretycznie oni go skończyli, bo mieli ten pokaz za zamkniętymi drzwiami, potem film został zamknięty do sejfu, ale no jeden film za cenę jakby tych przyszłych, które mogą powstać, to według mnie jest lepsza decyzja, aniżeli pokasowanie 6-7 produkcji, jakby tworzenie tego wszystkiego od nowa. Zwłaszcza, że no Shazam zarobił swoje, Aquaman zarobił swoje, w sensie mówię o tych pierwszych częściach. Flash na pewno zarobi swoje, no bo masz tam już Michaela Keatona, którego ludzie uwielbiają i dla niego samego pójdą do kina. Zgadza się. Jest Blue Beetle, który będzie... No, nie chcę porównywać tak za bardzo, ale będzie podobnym filmem jak Black Panther w kwestii tego, że będzie jakby pozytywnie emancypował kulturę latynoską i jakby będzie ważnym filmem dla tej kultury, bo tam połowa filmu będzie po hiszpańsku, w sensie normalnie będą rozmowy po hiszpańsku, Miguel, za dużo Cobra Kai, a aktor tam właśnie, który gra w Lubitra, gra w Cobra Kai Miguela, Jaime będzie właśnie rozmawiał ze swoją rodziną po hiszpańsku, ze swoimi kolegami po hiszpańsku, więc to będzie trochę taki Black Panther, tylko DC. I według mnie on też zarobi swoje, bo będzie właśnie bardzo tym dobrym filmem pod kulturę latynoską, który będzie, no, będzie ważny dla tych dzieciaków z tej kultury wywodzących się. Co tam mamy jeszcze? No, Konstantin. Konstantin nie musi zarobić, ważne bylebym go dostał. Ja o tym filmie słyszałem od... Pierwsza informacja pojawiła się jeszcze na Świętej Pamięci czwartej ścianie,
gdzie jako pierwsi w Polsce o tym powiedzieliśmy i w sumie nie wiem, czy nie, na świecie nie, ale pierwsi w Polsce powiedzieliśmy, że Konstantin II powstaje. I bądź co bądź śmiesznie się złożyło, że ogłosili, że powstaje. Więc też śmieszna rzecz. No tam jeszcze te projekty Man of Steel, więc jakby ci to powiedzieć, no zobaczymy, jak to się rozwinie. Na ten moment no ja zawsze jestem przesadnie optymistycznie nastawiony i ostatnio mi to zjechało na taką ostrożną optymistyczność, że okej, fajnie, niech się dzieje, niech robią, ale jeżeli pojawią się takie projekty, które będzie, o nie, musimy tu przepisać scenariusz, tutaj musimy na przykład reżysera zmienić, tutaj musimy zrobić dokrętki, tutaj nie wiem, musimy przesunąć premierę 2-3 razy nagle, tutaj się zapali lampeczka, że albo nie wiedzą, co robić w tym przypadku, albo po prostu złe decyzje zostały podpięte i muszą jakoś to ratować i odkręcać, żeby ten film jak najmniej stracił. Na ten moment nie ma takich jakby, nie ma tej czerwonej lampeczki. Oczywiście ona była w momencie, kiedy jeszcze było stare kierownictwo, był Flash. Właśnie były te sytuacje z Ezrą Millerem. Ale na ten moment jakby ta lampeczka zniknęła, no bo wiemy, co się będzie, co się stanie po tym filmie, więc jakby na razie jest ta ostrożna optymistyczność, więc no bez zdradzenia jakby też więcej oczywiście, to powiem, że na razie jest to na dobrej drodze, ale no zobaczymy, jakby w przyszłym roku na pewno będzie o wiele więcej jakby ogłoszeń takich i będę na pewno więcej wiedział, więc może też w przyszłym roku coś się powie więcej. Zgadza się, więc panie i panowie, wbijajcie na naszego Discorda, tam Wiktor może coś rzuci, no może coś, słuchajcie, wyciągniemy od niego torturą, bo jak nie, to powiemy mu, słuchaj stary, jak na mnie nie powiesz, to my zobaczymy, co się da zrobić, my zniszczymy drugi film z Nicolasem Cage'em, powiemy, że jest słaby albo dobry, coś się wymyśli, coś damy radę, panie i panowie. To na pewno. Choć sobie bądź co bądź, Nicolas Cage może, kurczę, powiem tak, Nicolas Cage i DC to nie jest zamknięty temat, o tyle powiem. No słuchaj, to jest często, no, ostatnio nawet Brandon Fraser stwierdził, że no ja bym może wrócił do Mumii rzeczywiście po latach, bo ten nowy jego film Wieloryb bardzo rzeczywiście jest dobrze odbierany, więc w tym momencie może się wypowiedzieć na kilka rzeczy, na kilka tematów, więc bardzo często jest tak, a jeżeli gdzieś po prostu mamy jakąś serię i nie idzie, to wysłamy tam Dwayna Johnsona i on uratuje nam Szybkich i Wściekłych. On zrobi wszystko, co się da, bo rzeczywiście... Szybki i Wściekłych już nie uratuje, niestety. Znaczy wiesz co... W sumie na szczęście może... Wtedy, kiedy on tam był wrzucony, no to uratował to. Zadziałał jako tak zwany strażak. Przecież nawet ten jego film, w którym wystąpił Hobbs and Shaw, czyli Szybcy i Wściekli Hobbs and Shaw, również dosyć fajnie sobie poradził finansowo. I dopiero rzeczywiście chyba Black Adam przebił go, jeżeli chodzi o weekend otwarcia, że zarobił więcej. A tak to do tej pory... Znaczy to jest najlepszy weekend otwarcia filmu jakiegokolwiek w historii, w karierze Dwayna Johnsona. Tak, tak. No bo do tej pory to był Hobbs & Shaw, a teraz jest Los Adamus, panie i panowie. Dobrze, no czyli patrzymy optymistycznie. Będzie to wyglądało fajnie. Będziemy was oczywiście informować o tych rzeczach. Sprawdzajcie na co słuchać na kanale Fan Service. Panowie publikują różnego rodzaju rzeczy. Ja mówiłem, link w opisie, możecie wejść, dać suba, dać łapę w górę, w bok, z karata i tak dalej. A naszym gościem dzisiaj, panie i panowie, był Wiktor Fanboy z tegoż kanału i gadaliśmy o DC. Za tydzień oczywiście również się widzimy, 21:30 i będziemy gadali też, o... Możecie też bijać na The Cosmic Circus, poczytać moje artykuły. Proszę bardzo, The Cosmic Circus. Podejść jakiś link, jeżeli masz ochotę, to wrzucimy go w opis. To również widzowie będą mogli sobie sprawdzić. To już po live. Dobrze, za jakieś 2-3 dni domyślam się, że ten odcinek będzie dostępny w formie podcastu audio na Spotify'u, Google Podcast, Apple i tak dalej, na tych wszystkich rzeczach. A w tym momencie z naszej strony to wszystko. Panie i panowie, dziękuję bardzo i widzimy się za tydzień. Cześć. Trzymajcie się, hej.